Maybe I should just sack it up and go see all of my friends. 'Cause it doesn't even matter in the grand scheme of things. Oh, just stop complicating all these things in your head. Just give us some time. Just give us some time, it'll make sense. When I'm feeling low, craving that spiritual healing soul, finding normal life's the one appealing goal. Just sack it off and let the evening go. But it's not about the first class race. Just kicking back in the park with my mates. Not the feel of the kill, but the thrill of the chase. Won't get caught in the he said, she said. Maybe I should just sack it off and go see all of my friends. 'Cause it doesn't even matter in the grand scheme of things. Oh, just stop complicating all these things in your head. Just give us some time. Just give us some time. No cóż, nie tylko my czujemy wiosnę. O, proszę. Oho. Dobra, to może nie chodźmy. Dobra, wjeżdżamy do jastarni, więc liczymy, że tutaj uda nam się upolować jakąś żabę, żeby zjeść jakiegoś batonika i się w końcu napić wody. No bo oczywiście kupienie wody dzień wcześniej jest zbyt mainstreamowe, jak na nasze metody podróżowania. O, bo ja widzę jakąś stację benzynową. Jak hel, to oczywiście wszelkiego rodzaju schrony i bunkry. To akurat był właśnie schron do likwidowania celów żywych. On tak się prezentuje, ładna kolorystyka. Bardzo modna na czasie, wydaje mi się. W końcu udało znaleźć się nam naszą plażę, na której zaraz zjemy drugi śniadanie. Już po rozgrzewającej herbatce i teraz jedziemy na Cypel. Tak naprawdę poza stacją meteorologiczną i Fokarium na Helu, to ja za bardzo tutaj w okolicach nigdzie nie jeździłam. I Marcin też nie. Więc zobaczymy, co tam jest ciekawego. A oto plan Helu, co tutaj można zobaczyć. Dom Morświna, stacja morska UG Fokarium. W tenisa możemy pograć, Marina ze stacją meteorologiczną. Tutaj jest zatopiona K18 Bryza. Tutaj na razie jesteśmy na dole, a tutaj czai się śmierć. And I hate to take off and land, so you hold my hand. There's a man next to you with a killer view of New York. And somehow you managed to get me talking too much. Yeah, there's a rhythm. Yeah, there's a feeling. Oh, we've been kicking these words around too long. I had a feeling we were close to something big. A deep breath under a baseball cap. A one-way ticket to a heart attack. Takie ładne słońce wyszło na naszym powrocie. Dopiero co opuściliśmy Hel, zjedliśmy już w sumie taki obiad, w sensie kanapkę i wafelkę, więc mamy paliwo, żeby dojechać teraz aż do Władysławowa. No i zamierzamy już bez żadnej przerwy jechać na Strzała i tam się rozłożyć trochę na plaży. Akurat taka fajna aura, więc będzie się przyjemnie jechało. No właśnie, skoczyć strój kąpielowy i już zaklinać wiosnę.
dopóki hipotermia nas nie złapie. Wiadomo, czemu na Hel dojechaliśmy tak szybko. Po prostu było z wiatrem. I to od razu rozwiązuje pytanie, czemu w tą stronę jedzie się tak powoli. Ale już mi się wydaje, wjechaliśmy w las. Więc można trochę się osłonić od wiatru. Teraz dojdziemy do wody Słowowa. Ale już po drodze widzieliśmy nasze miejsce noclegowe, więc teraz tam uderzamy i robimy kopytka. Spacerek z pieskiem.